Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Coraz wyraźniej rysuje się powstanie nowego żłobka przy ulicy Kościuszki 6. Ratusz właśnie ogłosił przetarg na remont odzyskanej kilka miesięcy temu kamienicy. Na oferty urzędnicy będą oczekiwać do dnia 1 marca. Prezydent chce, by budynek był gotowy na przyjęcie maluchów do końca listopada bieżącego roku. Samorząd stara się też o dofinansowanie inwestycji z rządowego programu Maluch Plus. Placówka przy ulicy Kościuszki będzie trzecim samorządowym żłobkiem w Suwałkach. Jego powstanie nie pokryje wprawdzie istniejącego zapotrzebowania, ale z pewnością nieco rozładuje ogromną kolejkę. Na miejsce w żłobku publicznym oczekuje aktualnie około 400 maluchów. W nowej placówce powstaną według planu 122 miejsca. To będzie pierwsza w Suwałkach placówka żłobkowa przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, informuje ratusz. Na parterze znajdą się sale dla 65 maluchów. Piętro również będzie do dyspozycji dzieci, których powinno się tam zmieścić 57. Między kondygnacjami będzie kursować winda. Podwórze kamienicy zostanie uporządkowane, odpowiednio utwardzone. Powstanie tam również plac zabaw pokryty bezpieczną poliuretanową nawierzchnią.